Yamaha Fazer 1000 FZS, czy FZ1000, jak to się tam zwie, po swojemu, ale wiadomo, każdy wie, o co chodzi, czyli Fazer z silnikiem Ridinki. Ciekawe, czy dwójka jeszcze jest. I tak, taki przeglądzik, gaźniki, troszkę się przykurzył, bo wiadomo, ostatnio wszystko żółte, ale to mnie i tak odwiedzi, prędzej czy później. Łożyska w kołach, pamiętam, zaworki w kołach, zawieszenie i tematy silnikowe, czyli rządzik do sprawdzania, zawory, gaźniki, filterki. Coś mi tam dostarczył właściciel, zaraz sobie sprawdzę dokładnie co, ponieważ w notesie zapisane. I też jest problem wibracji, ponoć bardzo, że tak powiem, popularny. Jest tam taki jeden sposób, jeśli to nie pomoże, to po prostu już pal licho. Co dalej? No, wygląda jak wygląda. O kurde, to było silikonowane, widzę z palca. Wygląda jak wygląda, to tam nie ma się co rozczulać, jest jaki jest. Troszkę mu tutaj plastików brakuje, jakiś tam, ale to nie moja kwestia. Więc co? Co pierwsze? No to co zawsze, wyciągnę gaźniki. O, tutaj coś przy gaźnikach poszło też z palca na silikonie. Klepeczko od zaworku tego. Aircut, czy jak to się tam zwie. No, także troszkę będzie takich różnych tematów tutaj widzę, okolicznych do zrobienia. Także, czy ja go dzisiaj zdążę gaźniki umyć? Czwarta. No, zobaczymy. Na pewno wyciągnę, rozbiorę, a resztę się zobaczy co i jak. Odrobinkę poro skręcałem i takie informacje. No, w sumie żadnych złych, no, jest jak jest. Filterek paliwa nowy tam wsadziłem, pewnie jeszcze ten jeszcze pewnie fabrykę pamięta, wielce prawdopodobne, a jak się robi gaźniki, niech będzie i filterek świeży. Coś tam kiedyś właściciel mówił, gdzieś tam jakiś czas temu były zawory sprawdzane, wielce prawdopodobne, komuś z palca trochę poszło za dużo silikon, w całości smarowana stara uszelka była pewnie najwyraźniej, no i tak wygląda, że stara, bo no bo na uszczelkę też nie żałowane, no ale no jest jak jest. Pakiecik leci świeży. Gaźniki zabrałem się za składanie, zaraz pokażę. Krótce wodne, nieodkręcone, no bo mi się imbusy obrobiły, rzecz jasna. Sobie zmierzę ludzy zaworowe, tutaj 20 sztuk. I no i wtedy, jeśli ściągnę mostki, sprawdzę jak łańcuszek, to będę miał lepsze dojście, aby ruszyć. Teraz się tam nie będę siłował. Zaworki, czy zaworki, gaźniki składam. Były tam odrobinkę rude w środku, to tak się dopiero zaczynało, ale coś tam się już działo. To już troszkę poskładane, tak z grubsza. Tyle, że w kupie skręcone. Jeszcze poziomy paliwa, zaworki. No jeszcze troszkę ssanie chodzi. Chodzi, dobrze. Tutaj taki drobny pakiecik już do niego. Dużo, niedużo, coś tam jest. Co ringi te na kluczce wodne, po 5 pakowane, a jak? No i będzie grzebane. Także na razie złożę te gaźniki, niech się te fanty nie balają, drobne, i się zabiorę za zawory, za pomiar zaworów i odkręcanie tych kruźców, czyszczenie tego wszystkiego z tego silikonu. No i zobaczymy co dalej po drodze wyjdzie. Lekkie burdella. Dlaczego burdella? Albo porozkręcane wszystko i gdzieś to trzeba położyć. Zawory pomierzone. Dwa były do poprawy. Wydechy poprawione. Kruźce wodne. To jest... Były złożone na masie i w ogóle się nie dziwię, bo to jest według mnie pojebany pomysł Yamahy w tamtych latach. Do wszystkiego to pchali. Na o-ringach uszczelnione. A to się utlenia, to aluminium i... Mi niczego to niepodobne. Także mimo, że ringi, ja też je posmaruję cieniuteńką masą, tak żeby się tam fajnie wykleiły. I tak, pokrywa wyczyszczona z silikonów, wydrapane tutaj z rowków. Ogarnięte płytki, wymienione, jeszcze tam leży cały zestaw. Co do łańcucha, a łańcuch jest tu. Oprócz tam właścicielowi zdjęcia wysłałem, ale pokażę. O, taki się fajnie robi łańcuch kwadratowy. Także to już szrot. Co do wałków, mostków i innego tam dzielaństwa. Któryś tu był, wydechowy chyba mostek. No troszkę go tu skrobło trochę. Taki troszkę już... Czyli to jest ten... No tu niby ładnie.
pomyte, poczyszczone. Jedyne co się dzieje, to z wałku wleci olej. Ten cały wydechowy jakiś taki sący, ładny. No wydechowy, mostki troszkę tak podrapane. Także łańcuszek założę. Tutaj mam fanty, oczywiście przewalone czym innym. Fanty świeże, te o-ringi, uszelka pod napinacz, łańcuch, uszelka pod pokrywę, uszelka na górę. I tam chyba pod sprzęgło też jest. Także ten temat załatwię. Poskładam, niech to schnie. Wiadomo, półksiężyce wyczyszczone z tej masy, jedna jak i tamta druga strona. No i później założę te krótce wodne. Da się założyć pokrywę, ale założę później. Da się założyć teraz, założę później, będzie lepiej wsadzić pokrywę zaworów z uszczelką nową. No, takie to tematy. Dobra, lecę dalej z koksem. Co będzie następne? Może odpalenie, gaźniki złożone. O właśnie, 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 co do odpalania. Gaźniki złożone, umyte. Wszystko tam niby działa jak powinno. Się zobaczy za chwilę, czy na pewno. Czyli kolejny temat, pewnie odpalenie. Zobaczymy. A może pokażę, jak tam złożone te rozrządy, mostki. O, może i tak. Rozrządzik złożony, znaki się zgrywają. Tutaj, tutaj i tutaj wszystko się zgrywa. Także co zostało? Pokrywę założyć. Znaczy pokrywę, no wcześniej jeszcze świecę sobie wkręcę. O, te krótce później, a świecę teraz, bo więcej miejsca. Były założone jakieś ryda, takie jakieś corne łokopcone, corne świce. Chyba te gaźniki troszkę przelewały. Wlecą nowe, będzie pewność, że wszystko będzie chodzić, a nie, że mu gdzieś tam zacznie wariować i szukać od nowa. Także działam dalej z tematem. Krótki tylko przerywnik po środku. Ok, w porządku. Sprzęt mamy, że tak powiem, ready to race, więc spróbujmy go odpalić. Filterek powietrza założony BMC, taki jak właściciel dostarczył. Niby wszystko podpięte, zobaczymy czy dobrze. Kluczyki pewnie tutaj. Będzie stacyjka podobała się współpracować nawet. O, pompka ruszyła. Że niech tam dobije acyliny. Dobra. Ciśnienie niby pompka zrobiła. Benzyny nie czuć, nic nie śmierdzi z gaźników. Jest szansa, że będzie dobrze. No więc próba. Próba generalna, generalnie. Kręci. Ok, kręci, jest ok. No to rura. A może tak. No, prawie, że. Dobra, jak zawsze, rozgrzewka. I widzimy się za chwilę. Na razie na staniu te wartości są nic nie warte. Tak to wygląda. Już silnik prawie że rozgrzany. Tak mamy w cyferkach. Więc będzie próba ogarnięcia tematu. Na ile kamera zbierze, ciężko powiedzieć, ale na słuch się mu praca zmieniła i to mocno. Cyferki skacze. No skacze. To tak jest. Tyle. Tak to wygląda. Czasem znika na zero ładnie, ale już jest tak bajka w przeciwieństwie do tego co było. Także nie do ustawienia, żeby kreski znikły, no bo raz są, raz ich nie ma, także tak to wygląda. Dobra, gaszę i... No i następny temat. No tak, po dźwięku słychać, że całkiem przyjemnie on pracuje. I tak sobie wskakuje 14,6, 14,7, czasem 14,8. Bajeczka jest, no 14,6 spadło, no ale cały 14,7 cały czas pokazuje ten sam zakres, także gaźniki ustawione prima sort, była potrzebna lekka korekta od ustawienia, że tak powiem z ręki, troszeczkę miał minimalnie za ubogo, teraz jest
Idealnie. Jeszcze jedna rzecz. A zawieszenie zrobione, łożyska wymienione, opony przełożone, to tam nieistotne. Opony wyważone i zaworki nowe. Teraz tak. Co jeszcze? Co jeszcze? Te wibracje. Jedną rzecz sobie sprawdzę. Zobaczymy, czy ona pomoże. Może tak, może nie. Się okaże. No ale sprawdzić trzeba. Także kolejna sprawa już na zewnątrz, bo to już końcówka. Zrobię to, co mam zrobić. Pozakładam plastiki. No i zobaczę. Nie gaszę, bo do tego, co chcę zrobić, musi być odpalony. Także zobaczymy, czy pomoże. Jeśli nie, to trudno. Sprzęgiełko zweryfikowane, tak jak właściciel prosił. No nic się tu nie dzieje. Widać, że był, nie wiem, czy regenerowany, czy zupełnie nowy. No bo wygląda mi to prześwietnie, ten kosz. Czy tylko jakoś tam szlifowany, ale jakoś tak podejrzanie ładnie wygląda. Coś na pewno było. Zabór wydechowy. Też właściciel prosił o wydechowy zabór. No nie dwusłów, no ale wiadomo, o co chodzi. Aby go wyczyścić, więc wyczyszczony. A tu zostały takie, ale to nie sadza. To tak jakby taki odlew był. On był już od spalin. Po prostu tak jakiś zgrzany. Takie plamki dwie zostały. Ale tak to czyściutki, wszystko chodzi w palcach. Czy to smarować? Bo tutaj chodzi w tulejce w kolektorze wydechowym. No tam troszkę poniżej. Ja wiem, czy jakiś smar w ogóle wytrzyma na dłuższą metę. Takie temperatury wątpię. Także to poskładam. Uszczeleczka nowa. Leży tutaj po prawej. No i tematy te będą z głowy. Tak sobie przyglądam jeszcze w zeszycie co i jak, bo to wszystko spamiętać to ciężko. Jeszcze do ściągnięcia obydwie opony, zaworki nowe, to się wyważy też i zawieszenie przód. I te wibracje, ale to sobie zostawię na sam koniec. Zaraz zobaczę co i jak. Był wczoraj odpalany, nie pociekło nic. Niby nic nie widzę. Aby coś pociekło. Płyn sprawdziłem, nie wymaga dolewki. Wszystko jest dobrze. Jeszcze nie patrzyłem jak zimny pali, ale to się zaraz sprawdzi. Na razie go nie będę palił, nie będę sobie tutaj grzał, bo i tak ciepło. Dobra, to co, składam to sprzęgiełko. Sprzęgiełko pokrywę. Jedynie z drugiej strony. Z drugiej strony zawór wydechowy siedzi tu, nie widać, teraz widać. I no i co, no i te opony i zawieszenie. Także za sekundę ponownie wracam, ku radości wszystkich. Tak się prezentuje. Gotowa. Maszyna co do tych wibracji. Według mnie są nadal. Coś tu przenosi od silnika, także. Czy tu nie było jakiejś przygody? Z tego co mówi właściciel to była, ale silnik przenosi w pewnym zakresie, tak jak mi się na szybko udało wyczuć, to tak 6 tysięcy mniej więcej. Czuć takie lekkie mrowienie i na kierownicy i na setach. Coś przenosi. Nie będę szukał co, bo ponieważ tu można pół życia stracić, a niekoniecznie znaleźć. Zluzowany na wszystkich śrubach był. Często to pomaga, w tym przypadku nie. No tak bywa. Cóż ja mogę poradzić? Zrobione wszystko, TPS ustawione. No to wiadomo jak się TPS ustawia. Troszkę inaczej, nie na żadne tam napięcia, ani na nic. Gaźniki, zaworki, świece, olej. Dlaczego olej? Zawsze wymieniam olej, gdy robię gaźniki. Taka właśnie jest moja pewna zasada związana z jednym wydarzeniem. Ale to nie będę tam opowiadał. Co dalej? Zawieszenie, koła rozebrane, zaworki nowe, wyważone. Chodzi, pali, ciągnie ten zaworek, też EXAP wyczyszczony. Zawór wydechowy, zwał. Tak sobie ten sprzęt pracuje, a bym powiedział, że znośny.